Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu, na kolejnej robocie. Odnośnie ostatniego filmu z tym Volkswagenem, tam mi się skończyła bateria niestety. Chodziło o to, że strona od kierowcy jest zrobiona, czyli lewa strona, czy prawo patrząc od przodu samochodu. Jednak coś jeszcze, tak jakby w łożysku MacPersona, tam coś było nie tak, muszę ściągnąć całego MacPersona i zobaczyć. Ale tak czy inaczej auto pojechało, bo trzeba zrobić przegląd. Trzeba zobaczyć, co tam jeszcze jest nie tak jest i co wyjdzie jeszcze na przeglądzie do poprawki, to zobaczymy. Więc tyle odnośnie tamtego, a wczoraj zabrałem się za Bymkę. Miała lekkie zderzenie ze mną wczoraj. Tak to wygląda. Tak to fajnie wygląda. O co tu chodzi? Rozebrałem przód, żeby tu dojść sobie do silnika dobrze. Ściągnąłem pokrywy zaworowe z pierwszej głowicy, z banka pierwszego. I co się okazało? Tu mam ustawione koło na znaku, na blokadzie. I jak zakładam tutaj blokady, no nie wiem, czy widać, czy nie widać, chyba widać. To jest blokada na wałku wydechowym. To jest włożona i to powinno leżeć równo, a nie leży. Jak teraz ściągniemy tą blokadę z wydechowego i założymy sobie blokadę na wałek ssący. Aj, przyczepiło mi się. Na wałek ssący zakładamy blokadę. Tam ładnie leży na głowicy, a tu jest praktycznie identyczna sytuacja. Wychodzi na to, jakby rozrząd przeskoczył o jeden ząbek. Tak to wychodzi. Dzisiaj rozbieram dalej, ściągam w drugą stronę, zobaczymy jak to wygląda na drugiej stronie. I co? I zobaczymy, czy uda się dostać bez ściągania głowic do tego rozrządu, bo większość ludzi twierdzi, że się nie uda, tym bardziej na aucie. Dlatego rozebrałem ten przód cały, żeby było dojście. Czy się uda? Zobaczymy, nie chciałbym głowic tutaj drzeć, a rozrząd pewnie bym już zmienił. Więc ja się biorę za robotę, muszę posegregować części, gdzieś poukładać i odezwę się do was później. Mały update, jeżeli chodzi o BMW-kę. Dostałem się do rozrządu po wielkim trudzie. I co? Wychodzi na to, że łańcuchy są porozciągane. Ten napinacz w ogóle stał z tej strony. Rozruszałem go trochę, no ale jest do wymiany. Ślizgi wszystkie są do wymiany. Ten to był tutaj, ślizg na tym napinaczu był w ogóle połamany. Kawałka nie było. Na tym też nie ma kawałka. I co? I stanąłem w miejscu, bo żeby ściągnąć łańcuchy. A, pytałem się o rozrząd, 1100 zł kosztuje. Więc nie jest aż tak źle. Kompletne, czyli łańcuchy. Sorry, 1200. Dwa łańcuchy główne, łańcuszek pompy. Też już jest naciągnięty troszkę. I wszystkie ślizgi, cztery ślizgi i dwa napinacze. 1200 zł. Ale jest lipa, bo nie mogę odkręcić zębatki od pompy olejowej. Żeby to zrobić, trzeba zrzucić miskę. A żeby zrzucić miskę, trzeba ściągać sanki. I właśnie myślę, jak to zrobić po najmniejszej linii oporu. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo wszystko by było ok, mam to wszystko podniesione i rozpiąłbym tylko układ jezdny. Z tej strony bym wyciągnął płośkę i dyfer
i ta półośka mogłaby zostać. Ale zostaje maglownica. Maglownica z tej strony jest ok, bo jest przykręcona do sanek. Spoko, bo i tak mam tu wszystko rozkręcone. Ale z drugiej strony... Aha, ona też wyjdzie z drugiej strony. No tak, bo ona zjedzie razem z sankami w dół. Magiel. O ile te rurki jeszcze gdzieś tam nie idą se, to powinno to zejść magiel razem z sankami. A jak to będzie, to zobaczymy. Biorę się za robot. I sanki mamy na dole. Ładnie to nawet wyszło. Myślałem, że maglownica nie przejdzie koło półosi, ale przeszła ładnie. Maglownica zdjęta. Nie maglownica, tylko sanki zeszły razem z maglownicą. Więc całkiem to poszło sympatycznie na 6 śrubach. To jak to wygląda. Silnik już wisi na żurawiu. I teraz mamy dostęp do miski. Teraz jest fajnie, bo tak, żeby ten napinacz wyciągnąć, to da się silnik na tyle spuścić na dół, że on pójdzie pod tu pod tymi blachami. Pod podłużnicą, o, w ten sposób. Jutro jeszcze mnie czeka wyciąganie półosi, dyfer przedni i ściągam miskę. Puszczam olej i ściągamy michę i wtedy bierzemy się dalej za robotę. Problem będzie na pewno z tym ślizgiem. Nie wiem, czy to się da wyciągnąć bez ściągania tej głowicy. Może jakoś z meliską się uda. A tymczasem ja się dzisiaj z wami żegnam. Do następnego odcinka. Jutro biorę się dalej za robotę, coś nam pokażę. Może postawię kamerę. A wszystko wam będę chyba pokazywał, jak będę to składał. Co i jak. Jak to się składa z powrotem. Nie jest trudno, ale jest bardzo dużo rozkręcania. Także trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.